Siemanko, witam w piątek. Dzisiaj trochę później zaczynam z powodów takich, że musiałem jechać do elektrycznego sklepu rano. Zakupiłem na jutro trochę rzeczy, które będą potrzebne, czyli uziom, kabel do uziomu, przewód, znaczy się tu przewód na siłę do podgrzewacza wody i do kuchenki elektrycznej. No i 3x15, 3x2,5 po rolce chyba starczy. Tam dużo tego nie powinno tak pójść, aż także spoko to jest. No i dzisiaj spakowane mam parę rzeczy, które będą potrzebne. No i trzeba będzie lecieć, kurde, rozkminiać coś nad tematem tej werandy. Jak to zrobić, co zrobić, jakiej wielkości i w ogóle. Także zaraz spadam na miejsce docelowe i zaczynamy. Słuchajcie, jest rozkminka taka. Jaki plan mam w swojej głowie ułożony? Plan mam taki, że po pierwsze co, to zużyję tych starych szalonków. Także będzie to szalonek powtórnego użytku. Skleję tego taśmą dookoła. Je i sobie zużyję na te słupy. Z tego powodu, że nie mam, żadne mi nie zostały inne te szaloneczki, a wydaje mi się, że spoko sprawą. To dlaczego nie? Jeśli taśmą to okleję, to w nich nie będzie duża ilość betonu, także ich nie rozsadzi, nawet nie ma takiej opcji. Także proszę się nie śmiać. Nie wiem, ten jest akurat trochę rozszarpany tutaj, ale to nie będzie z tym problemu żadnego, bo to se później wypoziomujemy wszystko. Cyk tutaj. Może trochę będzie mniejszy niż był oryginalnie, bo ta grubość cięcia była jeszcze jakaś. Ale mniej więcej tak to zrobię. Sobie o ciach. I tutaj też zaraz jeszcze puszczę jedną kawałek taśmy, żeby tu było sklejone. No i mam ciągle rozkminkę na temat schodków do wejścia do domku. Czy zrobić je z boku jednego bądź drugiego? Tamtego jest bez sensu, bo człowiek będzie szedł kawałek tym i dopiero wchodził, więc raczej to będzie bez sensu. Ale tutaj mam rozkminę, czy nie zrobić od lewej wejścia po schodkach, a na to, żeby było tutaj, no nie wiem, kurde, naprawdę. Chociaż z drugiej strony fajnie by było tu mieć szerokie wejście przy otwarciu drzwi, ale to człowiek będzie się cofał, no tak jakby na schodki, więc to bez sensu też, kurde. Wszystko mi bez sensu dzisiaj wychodzi. No ale nie, no tak chyba wyjdzie na to, że będą z boku. Coś mi się wydaje. Wiadomo, to później będzie można zaprojektować. I tak, o, będzie to powtórnie zalane. To się nic temu nie stanie. No i teraz tak, mam 4 kawałki tego drewna. Czyli plan jest taki. Kurde, jak to bym wziął jeszcze jednego, to może będzie łatwiej wytłumaczyć. Albo nawet 2. Tu jakiś zbór papierów, czy to będzie pospalić wszystko, ale to weekend, będzie czas na to. Powiedzmy tak o, tak o. I nie wiem, tak o. W takim rozstawie 3 sztuki. Czy dać może 4, a może dam 4, nie wiem jeszcze, ale o co mi chodzi? Mniej więcej, żeby było jasne. Tutaj o, to pójdzie tak. Tu będę musiał na zakład to zrobić. Poskręcam to drewno, bo nie starczy mi jednej długości. Tu o. No i wiadomo, tu później dokręcę kawałek. I tak samo, kurde, żeby jeszcze to chciało stać. I później tu dokręcę kawałek i tu tak samo dokręcę kawałek. To wszystko zepnie się porządnymi śrubami i będzie spoko. A później na to, jaki jest plan? Zostały mi krawędziaki, więc dlaczego ich nie zużyć jako porządną konstrukcję? I tutaj to by poszło coś takiego wtedy. Jeszcze nie wiem dokładnej długości, zaraz to wszystko będę rozmyślał. I na pewno też tutaj, o, nie wyciąłem tego, bo tutaj trzeba jeszcze wyciąć, czyli podłoga jeszcze 30 nam przyjdzie, czyli będzie poniżej tego, ale lekki schodek do domu może być, prawda? Więc to możemy tu zrobić. I o co chodzi? Jak teraz tak, pytanie będzie następujące. Jak zrobić to, żeby zamocować tutaj? I mam dwie opcje, piła motorowa i zrobić tutaj wycięcie. Tu piłą motorową też chcę zrobić wycięcie i po prostu wsunąć, cyk, a później dokręcić do tej. I to się będzie wszystko na tym trzymało. A drugie prostsze wyjście to jest po prostu przykręcić kawałek drewna tu po długości, po prostu poukładać na tym. Ale wydaje mi się, że mądrzej będzie wejść w tamtą konstrukcję i to sobie
i to sobie zrobić. Więc plan będzie taki. Tylko teraz muszę zaraz zobaczyć, jakie mam tu długości, jaką mogę zrobić szerokość tej werandy, a najważniejsze co, to wiem, że mam 4,2 metra blachy, więc zaraz sobie tu zrobię lekko pod skosem dwa kawałki drewna, skręcę, żeby wiedzieć, jak ten dach będzie szedł i jak daleko będziemy zachodzić. Na tej podstawie wymierzymy sobie długość tej naszej werandy. Tej werandy, czy nie, jak to się nazywa, tarasiku małego, czy coś takiego. Także taki plan i chyba rzeczywiście schody będą z boku. Wydaje mi się to mądre, ale tak, drzwi na zewnątrz będą się otwierać. Czyli tak naprawdę, jakby wchodził tu, to fajnie będzie otworzyć tu i wejść do domku, prawda? Ale już żeby wyjść na tą całą werandę, to musiałby wyjść tu z powrotem, zamknąć drzwi i pójść tam. Kurde. Ciężki temat do zgryzienia. Ale jakby nie było, to i tak nie będzie. No to w jedną albo w drugą. Albo tak, albo tak. Inaczej się tego nie da, chyba że drzwi do środka by się otwierały. Co też nie byłoby problemem, bo... Ale wszystkie tu są zewnętrzne, to się tu w Polsce inaczej, no bo w Anglii się do środka otwierały. I tak naprawdę jakby otworzył je tu po prawo, na tą stronę, to nie było żadnego problemu. Z zakupami człowiek wchodzi, sobie tu kładzie, ściąga buty, cyk, cyk, wchodzi i zamyka drzwi, nie? Też mogłoby tak być. No ale nie wiem, zobaczymy, rozkminimy to wszystko. Bynajmniej schody z tej strony chyba to będzie jedyna opcja. Wydaje mi się. Tu po prostu siedzie cyk, 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 wchodziło do góry i tak to się rozkmini. Dobra, no to ja zaczynam się za przygotowanie tego dachu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, na etapie rozkminy ogólnie jestem, no bo trzeba to wszystko wymierzyć dachowo, żeby nam wyszło równanie podłogowe, nie? No i teraz tak. Tu przyjdzie na górę jakaś deska tam tarasowa, czy coś takiego, jakaś jedna z tańszych pewnie. Tańszy z tego powodu, że dzisiaj zamówiłem deskę na elewację i do środka i dzisiaj już jest transport. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj ogarnęli tak szybko, że będzie już dzisiaj dostawa. 180 metrów, 6400 zł. 6400, także no nie wiem. Wyszło za transport trochę drogo, no ale no życie. No wyszło ogólnie, jakby tak podzielił, już nie dzielił na transport, to 35 zł za metr. Można by było liczyć, ale to razem z transportem, to jedzie ze Szczecina, także mają kawałek, nie wiem, tam z 3,50 chyba za kilometr kasują, nie wiem, czy to będzie jechać. 5,40 długie bynajmniej, także boczne elewacje będę walił w długości, tam to na pewno, tutaj tak samo, fajnie, tu będzie wszystko z całych, przód, a wiadomo, tam z tyłu można będzie zgubić jakieś docinki, pierdółki, będzie można to po wszystko pogubić. No i teraz tak, tu mam obliczone, zaznaczone, gdzie jest dokładnie 4,20, gdzie mi się będzie kończyć blacha. Blacha będzie się kończyła tutaj, tu jest 4,20, no to powiedzmy, że koniec deski tej krokwi naszej będzie się kończył, no będę robił to już z tych, nie będę robił z 120, tylko z 90, bo na taki mały daszek nie ma potrzeby, bynajmniej ja nie widzę takiej. To teraz tak, mamy policzone to i teraz 50 zostawiam sobie na to, żeby było cofnięte, wiadomo. No i później tu będzie nasza rynna jakoś gdzieś, jeszcze nie wiem, jak te haki tu wyglądają w sumie, czy nie będę musiał trochę krócej tego ściąć, zobaczymy, to się wszystko spasuje, jak trzeba będzie krócej, to trzeba będzie, bynajmniej nasz cały szerokość naszej tego podestu tutaj, który będzie, to będzie, można powiedzieć, będę robił na 1,25 m, jeśli dobrze mówię, nie, no 1,29 m, przepraszam, 1,290 m będzie i ta, która będzie szła tutaj, poszukam jakieś 75x75 krawędziaków i po prostu tu przy dole, tak jakby wetnę je w tą podłogę, żeby one sobie weszły, wtedy będą się lepiej trzymać, nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, kurde, ciężko to wytłumaczyć, zobaczycie zresztą na filmikach, ale bynajmniej to o, ta linia tutaj, to będzie linia naszych słupków, które tu będą stały, nie wiem ile ich dam, prawdopodobnie 4 z tymi odnogami takimi skośnymi, żeby to się nie bujało na boki, a przód tył się nie będzie bujać, no bo będzie się trzymać tu na, wiadomo, na krokwiach, które będą połączone z tamtymi krokwiami, także taki plan. No i co do wysokości, bo nie skończyłem, deska koło 30 mm. Czyli wychodzi mi tutaj, to wychodzi stąd, to wyjeżdża, ale tu będziemy mieli 30 mm. Od dołu do końca podłogi 30, dobrze liczę? Nie, no bo jeśli winyl pójdzie, nawet będzie mniej, z 25 powiedzmy, z 25 i teraz tak, nasz schodek będzie miał około
do domu około 70 mm. Wydaje mi się spoko, niech będzie lekki schodek, niż ma być na równo. Ja bynajmniej tak to sobie rozkminiłem, a nawet nie spojrzałem ile do gruntu wtedy będziemy mieli, jak to ze schodkami wymyślimy. 500, czyli co 200, co ja gadam, 500, 500 na 3, 150 i tu na 3 po 15, powiedzmy około 165 jeden schodek, trochę niskie. Ale na 2 nie zrobię, bo bym musiał po 250 zrobić. Zresztą tu pewnie trochę niżej. Zobaczymy w sumie. Może 2 po 250, dobrze mówię? Pierwszy i drugi na... Nie no, to nawet by był tylko jeden. Jak ja to liczę? Zobaczcie. 251 i 502. Tak na chama od biedy mógłby zrobić, nie? Trochę wysokie, ale... Czyli naprawdę tylko jeden stepik tu by był wysunięty. Może schowam to trochę, przykrócę, zobaczę jeszcze. To będzie jeszcze rozkmina, na etapie rozkmina. Bynajmniej wiemy, że nasz cały podest będzie 1,290 m. Wychodził, to sobie będę mógł zapisać. A co do spadku jeszcze, zobaczcie jaki... Myślę, że tyle blachę ugnę. Nie mam doświadczenia z blachą w ogóle, także nie wiem jak to dokładnie będzie, ale wydaje mi się, że ona nam się podda tu bez żadnego problemu. Trochę weźmy pod uwagę, że jeszcze tu będą nabite właśnie też łatki na to, czyli ten spadeczek będzie minimalny, a jeszcze jednego nie sprawdziłem, przepraszam. Bo tu już się zapędziłem, a miałem sprawdzić jeszcze wysokość, czy czasem nie trzeba będzie jeszcze wyżej właśnie go podnieść, żeby tu nie było jakiejś lipy. Że będzie mało miejsca jakoś na głowę czy coś na tym. Tu mniej więcej, o. Tak zaznaczyłem dwie linie, ale dobra. I ile teraz będziemy mieli do góry naszego tego. Tu mamy tak, jeszcze ta będzie ta szła. Czyli 2,07 mi wychodzi tutaj. Od tej wysokości jest 2,07. Szkurna. Nie mogę się tu połapać z niczym. Teraz coś pognę i będzie. Na linii 1,29 to się jeszcze schowa trochę, bo tu deska przyjdzie. Na linii 1,29 będziemy mieli do głowy 2,07, ale to jest do dołu krokwi, a jeszcze wejdzie 75 mm niżej, czyli na 2 metry tutaj będzie. No i spoko, ja tu wyżej nie potrzebuję. Nikt też tu wyższy nie będzie mieszkał w życiu, ani tu... Chociaż nie wiem, ktoś może wpaść wyższy w sumie. Mam kolegę, co ma z 2 metry. Ale spoko, no wydaje mi się, że będzie ok. Nawet po tym trochę będą te zastrzały przeszkadzać, no ale to już nie można mieć wszystkiego, no. Porobię je jakieś mniejsze, postaram się. Także no spoko, no. Tak, nie za duża, żeby była, też nie jest potrzebna. 1,20 m, chyba spoko, jakieś krzesełko wleci. Jakiś coś się wymyśli. Ze stolikiem może być słabo, nie? No bo człowiek tu sobie siądzie, no to raczej ze stolikiem nie ma mowy. Chyba, że jakiś wąziutki sam w sklepie taki, że można było sobie kawkę postawić i się chilloutować. Dobra. Spadam na siadanko. Po siadanku będzie dalsza rozkmina, gdzie te supy usadowić, jak je dać, gdzie kopać i tyle. Myślę, że dzisiaj sobie przygotuję wszystko, to może jutro bym to zalał, szczerze mówiąc. Także tu już nie będzie problemu takiego, no bo nie oszukujmy się, na 3 słupach, może dam 4, to w tych samych, nawet mógłbym dać w tych samych kurde liniach i to by fajnie grało też. Może tak zrobię nawet. Wypoziomować już tutaj to nie będzie żadnego problemu z tym, także spoko. Dobra, lecę. Trochę zmieniłem cały ten plan i w ogóle z tego powodu, że dałem wyżej, bo jak teraz sobie sprawdziłem, nasza deska ma 195, no i zobaczcie, 195 poniżej tutaj, to ten nasz słupek, ta nasza ta będzie tutaj tylko delikatnie, kurde, jak to się nazywa, tylko delikatnie będzie, kurde, wyżej od poziomu ziemi, nie, więc to też nie jest za ciekawie, ale już co obmyśliłem, na pewno ją chyba w oleju wymaczam spalonym. Zrobię to, znaczy wymaczam, w sensie, że wymaluję ją olejem, żeby też się dłużej trzymała. No a tu będę na bieżąco albo wykaszał trawę pod tym i pilnował tego, albo sypnę Roundupem, żeby się po prostu nie rosła tu pod tą deską. No bo tu już będziemy mieli wystarczająco wysoko, tu będziemy mieli wyżej niż tamtego krawędziaka, więc to nawet nie ma o czym mówić. Także spoko. I to zostawiamy tą wysokość, będzie 2 metry stojąc na desce. Na desce, dobrze mówię, ta, stojąc na desce będzie 2 metry...
tu nasza deseczka gdzieś szła, także mi się wydaje, że spoko, więcej nie trzeba. Więc taki plan, to mogę sobie zaznaczyć, że tu będzie nasza wysokość już finałowa. Nie, nie, przepraszam, kurde. Tak, to chodzi o, jeśli chodzi o krawędziaka, to tutaj, no dokładnie. Więc tutaj, o, niech będzie tak. Tu będzie krawędziak, góra. KR, będę wiedział. A tu będzie podłoga finałowa. Znalazłem kawałek 28 mm. A tu będzie podłoga. Okej, okay, ja mam zapoczęte to wszystko. Także tylko przyjadę po przerwie, wybiorę, ładnie tu obskrobię, zrobię tak, jak być powinno. I tyle. I podobieramy te wszystkie, a później się pomierzy, ile trzeba tam jakiegoś zbrojonka zrobić. No bo chyba trzeba będzie coś, kurde, dać, nie? Tak mi się wydaje. Ty, mam siateczkę jeszcze, to mi została. Coś się wymyśli, dobra. Coś się pomyśli. Ja spadam po córkę i po kasę do banku na deseczkę. Dobra, ja już powróciłem. Biorę się za wykopki. Trzeba wykopywać to wszystko i szykować tam jakieś małe, nie wiem, te siatki do zazbrojenia lekkiego, tej ławy i takie tam pierdły. Kasę mam wybraną na deskę, jak na razie się nie odzywa, tam miał być po 13, ale wątpię, że tak szybko, bardziej myślę, że koło 15 będzie, tam jeszcze coś miał w Szczecinie do rozwiezienia i później tu dojechać, to też nie tak hop-ciup, nie? Także czekamy, nie wiem właśnie jak to będzie, bo to 5-4 metra, do garażu chyba to właduję na razie, a później po prostu popatrz se brać i może jak, nie wiem, żona znajdzie też czas, to bym dał jej zadanie i może by trochę poimpregnowała, bo to żadnej sztuki nie ma, tylko pokazać co i jak i zawsze to by robota poszła do przodu, no bo trzeba to zaimpregnować pierw, a później dopiero montować, nie? Także kurde, zobaczymy. Trzeba jakiś impregnat też, kolor dopasować, bo futryna, kolor futryny złoty dąb, okna, no i co, jakiś jaśniejszy by się przydało chyba na elewację wtedy, nie? Żeby to jakiś kontrast był. Wydaje mi się to rozsądne, bo w środku to nie wiem, naprawdę nie wiem. Coś szwagier podpowiadał, że robili gdzieś jeden dom na taki ala zabielony taki, kurde, trochę. Zabielony taki, kurde, impregnat był. Dużo tego się stosowało w Anglii, jak dębowe jakieś deski czy coś, to się przecierało takim, się nazywało Osmo chyba, jak dobrze pamiętam, firma była. I to się tak nakładało i szmatą się ścierało i było wszystko git, nie? Także nie wiem, zobaczę, co wymyślę. Ale miejsce jeszcze trzeba zagospodarować w garażu, bo tam te płyty. Na pewno muszę z betoniarą wyjechać wcześniej, przed tym, bo później będzie problem, na pewno. Już teraz nie będzie łatwo, bo jest ta płyta OSB, kurde. A tu ładna ziemia, kurde. Może by ją oddzielił, tą darninę od ziemi. A ziemia by się przydała przy tych kamieniach tam, przy ogródku. To byłby jakiś plan. Czyli darninka tu. Pojedzie ona tam na kupę, a ziemiuchę fajną zostawimy. Na pewno się przyda. Ciach, ciach. Tu na sztychach będzie elegancja. Takie stópki, także może jakby dobrze poszło. Nie wiem, czy w niedzielę chyba raczej robić nie będę. Ewentualnie jakieś mycie wana czy coś takiego, bo przydałoby się. Było odkurzenie i w ogóle. No to w poniedziałek byśmy mogli zacząć tu składać to. No i w przyszłym tygodniu chyba dach już przyjedzie. Wydaje mi się, także to będzie chyba pierwsze co. W międzyczasie trochę impregnacji jakby się zrobiło. To też, to by się zrównało też z tym, że można było dechę, jakby dach był. No to wszystko naraz wtedy się zejdzie, kurde, to już połowa miesiąca. Jakby nie było. Połowę miesiąca będziemy mieli. Czyli kurde, co, tak z miesiąc czasu. Fajnie by było skończyć miecha jeszcze. Już mamy połowę prawie, na? 15 będzie poniedziałek, tak?
Nie, co ja? Dzisiaj jest 15. O kurde. No to kiedy ta parapetuwa trochę jeszcze zejdzie, no aby ten dach zrobić i jak zadaszenie będzie, to już później robota pójdzie, bo to izolacja to jeden dzień tak naprawdę, aby tylko rurki wypuścić jeszcze, drugi dzień na nakręcenie podłogi, trzeci na ścianki, kurde, nazbiera się tego, nazbiera się tej roboty. Dobra, tu resztę. Dobra, wykopane mam, te świnie symetrycznie wyszły, ale wiem, że się zmieści czy tak, także spoko. I co? Jadę to wywalić i zabieram siateczkę, jakieś pręciki, może trochę tego drucika, żeby coś tam powiązać, takie pseudo zbrojonko. No i będziemy dalej kombinować. Dobra, przyjechała deska, w dobrym czasie się zabrałem za ten, za to, żeby kurde sprzątać ten garaż, robić miejsce. Idziemy zobaczyć. Dobra, próbujemy to podnieść. Zobaczymy, czy się uda, bo powiem szczerze wam, że jest mało miejsca, mało na podkładkach tam jest i nie chciałbym nic zepsuć. Także zobaczymy, czy mi to się uda, jak nie to zdejmiemy, no bo bez przesady też nie ma tego jakoś dużo. Wywa wiatrem. Mógłbyś tylko mi podpowiedzieć ewentualnie, czy ta lewa idzie ok, bo... Ale śmiało zawsze idzie. Trochę niżej, a... Przodu. Myślę, że powinieneś bardziej w tą stronę się ustawić. Ta? A, bo przeważy, nie? A jak już, nie, już nie mogę, mogę w lewo dać tylko sobie lekko, je? Możesz. Teraz by było chyba, co? Czy jeszcze? Może będzie. Czekaj jeszcze sekundę. Dobra. Nie chciałbym sobie zniszczyć też drewna. A maszyna też nowa, widzę. A tam poskręcane chyba ma kolega. Będę dźwigał, co? Czasuj widły. W którą stronę? W prawo. Dobra. Ciekawe, ile złapię tam. O ja pierdziela, to giętkie. Chyba będzie słabo, co? Mogłem je w ogóle dać szerzej.
Chyba nie chuja. Czy idzie? Idzie powoli. To teraz, czy ja mam tu jakieś tu podkładki, żeby to na glebę je walnąć? Ja zaraz podłożę. A. To jest cofnę do tyłu, wiesz? Wow. Ja sobie wywinę tu na boku. Pierwszy zrzucony, teraz tylko drugi, a on się obróci chyba, także sorry za przekleństwa, jak przeklinam tutaj, ale kurde, jakoś tak nie wiem, jak mam stresa, to właśnie tak mam. Dobra, poczekamy teraz na drugi rzut i drugi już jest mniejszy. Ja zobaczę, coś mam na podkładki, nie mam nic chyba, kurde, żeby podłożyć. Jedziemy po drugą. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze? A ty suka. Przeszły już? Dobra, to lecimy z tym. No i elegancja, kurde. Znaczy jeszcze nie chwalę dnia. Na razie się tu odstawia, a później jak tu pan pojedzie, się rozliczymy, to wtedy będziemy myśleć nad resztą. Mam nadzieję, że w sam raz tu tylko byłeczki jak są, to będę mógł sobie... Dobra, dzięki! Siadają? Siadają, nie? Zniszczyć. To jeszcze cofnę sobie. O. Coś takiego.
teraz. Teraz nie zniszczyć materiału, bo drogi. Dobra, mamy to. Trenujemy jeszcze później, teraz chwilę się rozliczyć. Słuchajcie, materiał jest, jest policzone wszystko. 180,32 m mi wyszło, kosztowało 6,324. To transport grubo, bo 625 zł, także kurde. No a co zrobić, no sam bym pojechał. Po pierwsze, żebym nie zabrał takich długości, musiałbym brać mniejsze, a po drugie, by mi to zajęło pewnie z 2 dni, bo z 2 kursy. Sprawdźmy tą jakość tej deseczki, bo to mnie najbardziej interesuje. I zobaczmy, jak to jest. Sęki są gdzieniegdzie dziurki, zobaczcie. To te z dziurkami trzeba będzie chyba użyć w środku, będę sobie odkładał, a na zewnątrz, żeby były całe, nie? No ładna deseczka, nie ma co narzekać, naprawdę. 14 gruba. Powinno być w porządku. Czy ona ma 14? Czy ja mam metrówkę? Zobaczmy, kurde. 10 jest tu. No takie kurde. Jeszcze raz. 11. No ma takie kurde naciągane te 14. Nie no, jest 14. No. Także spoko. No co, idę w miejsce, idę robić miejsca w garażu na to, żeby to się zmieściło, trochę tego będzie i tyle, no. A później nie wiem, czy ja zdążę coś jeszcze dzisiaj zrobić, bo trochę pewnie mi zejdzie, ale oczywiście będę sobie jeszcze mecelakiem. Fajnie, bo jest do góry nogami, czyli nawet jeśli przeleciałem gdzieś, ona jest tak zapakowana, że ma tył z dwóch stron tej, także nawet jeśli coś tam dotknę mocniej maszyną, no to i tak nie będzie z tym większego problemu, bo nie będę, nie zniszczę nic, o może tak. Dobra, idę ogarniać i się odezwę. Dobra. Pewnie mógłbym dać to jeszcze bliżej, a damy to w ten sposób. Teraz damy to. Mamy to, stabilizacja, łapy w dół. Dobra, teraz zrobimy taki myk, że się skręcimy jeszcze. Ile się da. I tak to mi, mało to mi dało. No ale dobra. Stawiam tak maszynę i lecę to rozładowywać sobie. Teraz się odzywam. Misja zakończona, mamy załadowane. Można odstawiać maszynę i... Okej, okay, u mnie koniec na dzisiaj, także zawijam do domu. Widzimy się jutro standardowo. Jutro elektryka trochę tych kabli trzeba będzie pociągnąć, a później mam nadzieję, że uda mi się zalać te słupy. Wszystko porobić i że będzie gotowe na poniedziałek, żeby bawić się już z werandą, z tą podstawą. I, no i będziemy lecieć dalej z tematem. Pozdrawiam wszystkich, życzę Wam dobrego weekendu. Niech pogoda dopisze. Trzymajcie się, cześć. Na razie, do zobaczenia niebawem.